Jest jedno słowo, które opisuje cały dzisiejszy dzień liturgicznie. I to słowo to cisza. Cisza grobu Chrystusa. W Wielką Sobotę Kościół nie sprawuje żadnej liturgii. Żadnej. Niestety wciąż jest to w Kościele niedorozwinięte, że liturgie odbywają się o godzinie 18 i tak dalej i nazywają się poświęceniem ognia i wody. To jest nieporozumienie. Nie ma czegoś takiego. W Wielką Sobotę nie ma żadnej liturgii. Pierwsza liturgia, która się zaczyna, jest w nocy i to jest już Wigilia Paschalna. Nie jest to żadne poświęcenie ognia i wody. Wielka Sobota to jest cisza grobu Chrystusa. Cisza. Odszedł pasterz nasz. I to ta piękna starożytna homilia na świętą i Wielką Sobotę. Kiedy ją pierwszy raz jako nastolatek przeczytałem, jak dostałem, kupiłem sobie taki duży brewiarz, jednotomowe wydanie, ale na godzinę czytań właśnie były czytania tylko na Wielki Piątek i Sobotę, to chyba miałem 18 lat, a może 17. Bardzo mi urzekła. Oczywiście jest to obraz poetycki, to nie jest Słowo Boże. Nie? To nie jest Słowo Boże, to jest jakiś obraz pierwszych pokoleń chrześcijan, którzy ubrali, co się wydarzyło, kiedy Chrystus umarł. I właśnie usłyszeliśmy ten obraz, ten piękny. Chrystus wstępuje do otchłani. I tak się wydarzyło. To akurat jest prawdą wiary. Wyznajemy to co niedzielę. Wstąpił do piekieł. Oczywiście, że nie chodzi o piekło potępionych, chodzi o otchłań. Czyli przestrzeń duchowa, w której przebywały duchy sprawiedliwych, ich dusze. Niebo było zamknięte, więc ktoś, kto umierał przed tym, co dokonał Chrystus, nie szedł do nieba. Bo nie było dostępu do Boga. Przebywał w jakiejś duchowej przestrzeni, którą my nazywamy otchłanią i dlatego mówimy o wstąpieniu Chrystusa do otchłani. Chrystus wstępuje do otchłani. Uczyniłem to dla Ciebie, aby Cię wynieść na tron niebieski. I to jest prawda, że Bóg nie tylko naprawił to, co grzech zniszczył. Bo Pan Bóg nie łata dziur. Bóg uczynił coś nieskończenie większego, co będziemy świętowali i tej nocy, i kolejne 40 dni, szczególnie też w niebowstąpieniu zesłania Ducha Świętego. I jest też taka jedna prawda, którą warto sobie uświadomić. Oni z reguły kaznodzieje nie mówią, a nawet sami jej często nie wiedzą. Jeden ksiądz medialny w przestrzeni społecznościowej kiedyś się tak wypowiedział kilka lat temu a propos, ja tak powiedział dość brutalnie i nie mówię o to, żeby teraz mówić o tym człowieku, tylko mówię o przykładzie myślenia. A że Wielką Sobotę ludzie chodzą oglądać jakiś... on użył pojęcie rozkładającego się trupa, czy ciało, nie? Prawdą wiary jest to, że Jezus umarł, ale Jego ciało nie zaczęło się rozkładać, tak jak ciało każdego innego człowieka. Ponieważ Jezus umarł, ale był bez grzechu. Rozkład ciała to skutek grzechu. I Psalm 16 mówi: nie dasz świętemu Twojemu ulec skażeniu.
Warto sobie uświadomić, bo tego się nie podkreśla, że Jezus umarł realną śmiercią, ale Jego ciało nie zaczęło się rozkładać jak ciało każdego innego człowieka. Było pięknym, zmarłym ciałem, które czekało na zmartwychwstanie. To jest taka prawda, którą może nieczęsto się słyszy z ambony, ale warto o niej pamiętać, że Chrystus realną śmiercią umarł, Jego piękne ciało spoczywało, oczekując na cud zmartwychwstania. I Chrystus wstąpił do otchłani, wydobywając człowieka. Dla nas ten dzisiejszy dzień, o tym będzie mowa, jest bardzo ważny, ponieważ przechodzimy z doświadczenia właśnie współuczestnictwa z Jezusem w krzyżu, Jego cierpieniu. Jesteśmy w tym dniu odpoczynku, szabatu. Ale dla nas ten dzisiejszy dzień w naszej wspólnocie to bardzo taki uroczysty dzień przygotowania do odnowy Chrztu Świętego, który tej nocy, ale już nie dzisiaj, się dokona. I będziemy przeżywali takie dwa obrzędy, których się nie przeżywa na parafii. I one mają pomóc właśnie w przygotowaniu do odnowy chrztu, ale także pomóc w dalszej drodze chrześcijańskiej. Bo i też warto sobie to uświadomić. Wielki Post to nie jest tylko taki czas, żeby pomyśleć, jakoś, nie wiem, może się umartwić. Wielki Post jest dany w obecnej dobie Kościoła, a żyjemy w obecnej dobie Kościoła i ruch Światło Życie to jest ruch, który przyjmuje obecną dobę Kościoła i to, co Duch Święty dzisiaj mówi do Kościoła. Wielki Post, szczególnie jego pierwsze 4 tygodnie, jest dany, aby człowiek uświadomił sobie, że jest chrześcijaninem, że został ochrzczony po to, aby się głęboko przygotował do odnowy Chrztu Świętego. Bo to jest ten wulkan, ta bomba atomowa duchowa, chrzest. I czym bardziej człowiek sobie uświadamia i żyje rzeczywistością Chrztu Świętego, swojego, tym bardziej staje się podobny do Chrystusa. Że to nie jest tylko tak, ktoś tam polał i ta jakaś ceremonia. Właśnie moc, to, że zostałem ochrzczony. Ja wiele lat nie rozumiałem tych rzeczy. Czemu w tym ruchu ciągle o tym chrzcie, mówimy, jak byłem młody, chrzcie. To wiele lat zajmuje, żeby zrozumieć, jaka to jest potężna moc. Z Chrystusem zostaliście pogrzebani we chrzcie, aby z Nim wkroczyć do nowego życia. I to jest dynamiczna rzeczywistość dana na cały czas życia człowieka. To nie jest obrzęd, który się dokonał i trwa może 25 sekund, bo mniej więcej to tyle schodzi. I te obrzędy, które będziemy przeżywali, obrzęd Efata, czy tak naprawdę adaptacja tego obrzędu, trochę wam o nim powiem na homilii, i obrzęd o chrześcijańskim imieniu, mają właśnie ku temu, i wyznania wiary, bo to też jest ważne, mają też ku temu pomóc, aby dzisiaj wieczorem, nie dzisiaj wieczorem, tylko dzisiaj w noc, już dnia jutrzejszego, mimo że jeszcze godzinowo to będzie sobota, to już będzie niedziela. Zresztą jak sobie zobaczycie na podział dnia, zobaczcie sobie, jak jest podział dnia zrobiony na tych rekolekcjach. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego zaczyna się o 21. To już jest niedziela. Właśnie, aby wyjść, bo to doświadczenie, które dla większości z was może być jednorazowym doświadczeniem w życiu, ma was tak przemienić, czy dać wam szansę przemiany, aby zabrać to do codzienności życia. To jest to, co właśnie odkrył nie tylko ruch Światło Życia, bo to nie jest jedyny ruch katechumenalny, ale nie ma ich tak wiele w Kościele. Odkryto, że pierwsi chrześcijanie, czy pierwsze pokolenia chrześcijan wymagały bardzo wiele od swoich kandydatów do chrztu. To trochę w kuluarach o tym mówiłem wczoraj. Że kandydaci do chrztu, katechumeni pierwszych wieków
jakby zobaczyli, jak żyją regularni chrześcijanie obecnie, to by powiedzieli pewnie, że to jest zupełnie inna religia. Bo od kandydatów wymagano takiego radykalizmu życia, od kandydatów, ludzi, którzy nie byli ochrzczeni, którzy nie żyli w łasce uświęcającej, bo łaska uświęcająca to jest owoc Chrztu Świętego. I to jest właśnie odkrycie. I to Jan Paweł II akurat nie do Ruchu Światło Życie powiedział, tylko do Neokatechumenatu, że potrzebna jest przestrzeń odnowy tych wszystkich, tej drogi chrzcielnej, nawet po chrzcie. I my idziemy w tej samej wizji, tylko realizujemy to inaczej. Żeby człowiek był tym, kim ma być. Chrześcijaninem być tym, kim jesteś. Tym, kim jesteś. Wszystko ci jest dane. Wszystko ci jest dane w chrzcie, jako tym źródle. Z Chrystusem zostaliście pogrzebani, aby zmartwychwstać. Dzisiaj jesteśmy w dniu pogrzebu Chrystusa. To wyrażał dawny obrzęd chrztu, który do dziś jest używany powszechnie, chociaż nie w naszej szerokości geograficznej, że chrzest jest przez zanurzenie. Czyli jak zanurzą człowieka w wodzie, to on się jakby dusi, umiera i rodzi się, wychodzi. Dusi się, wychodzi. Zostałeś pogrzebany we chrzcie, aby zmartwychwstać Chrystusem do nowego życia. Jezus zstąpił do otchłani. Jest taka piękna ikona prawosławna, Chrystus, który wyciąga Adama i Ewę z otchłani. Bierze ich za ręce, ich wyciąga. I to jest też właśnie doświadczenie, że Chrystus schodzi, aby mnie wyciągnąć. I że to nie było takie pstryknięcie, tylko to było właśnie doświadczenie mocy Jego krzyża. I obietnica właśnie Ozeasza, że Pan trzeciego dnia nas dźwignie, że ja sam nie powstaję, ja jestem wskrzeszony, pociągnięty, forma bierna, ktoś mnie wyciąga. I to jest właśnie nasz Pan Jezus.